Brighton 750 nowy, śliczny, szybszy i w ogóle taki super. Ale o nim zrobię osobny materiał, jak w okolicach lutego dorwę się do egzemplarza testowego. W tym materiale mam dla was prezentację wszystkich modeli Brighton, jego akcesoriów, może drobne porównanka. Ten materiał przyda się osobom nie mającym czasu na analizowanie każdej jednej funkcji. Ale potrzebują tylko kilku konkretów, żeby zdecydować się na odpowiedni model i cieszyć się znowu nowy tego sprzętu. Zaczynamy od Brightona Rider 15E, który mimo swojej niskiej ceny około 250 zł oferuje nam takie funkcje jak wyświetlanie powiadomień z podłączonego telefonu, możliwość połączenia czujników tętna i również wskaże nam kierunek jazdy. Przy pomocy prostego kompasu, ogólnie prosty, tani i niezawodny, a że wszystkie podstawowe parametry wyświetlają się na podstawie sygnału GPS, przepniemy go między rowerami w dosłownie 10 sekund bez dodatkowych czujników i kabli. Kolejny Rider 320F w stosunku do poprzednika otrzymuje bardziej szczegółowy wyświetlacz. Ponad dwukrotnie dłuższą pracę na baterii, bo 35 godzin w stosunku do 16 deklarowanych w Riderze 15. Z dodatkowych funkcji otrzymujemy ważne wsparcie dla NT, dzięki któremu obsłużymy dodatkowe czujniki i pomiar mocy. Rider 420 dominuje nad poprzednikami przez funkcję prowadzenia zakręt po zakręcie po wcześniej wyznaczonej trasie przy równie długim działaniu na pojedynczym ładowaniu, jak Rider 320. W wersji T w zestawie otrzymujemy czujnik tętna i kadencji. Na kolejnym miejscu jest Rider 450 wraz z swoim bratem bliźniakiem Aero 60. Mamy tutaj kolejną formę progresji nawigacji w postaci map Open Street Map zrzutowanych do monochromatycznego obrazu, który z kolei w prosty sposób zobrazuje nam okoliczny teren, nie połykając w ten sposób dużo większej ilości baterii, bo deklarowany czas działania to 32 godziny. Mamy w nich też wsparcie dla wyświetlania informacji DI2. Warto w tym miejscu wspomnieć o akcesoriach oferowanych przez markę Brighton. Są to czujniki prędkości, czujnik kadencji lub te dwa w zestawie, dzięki czemu opłacają się finansowo. Występuje również oczywiście czujnik pomiaru tętna, ale co ważne, jeśli uszkodzimy sam pasek mocujący, możemy go dostać osobno. A jeśli korzystamy z naszego urządzenia Brighton na różnych rowerach, to dwie dodatkowe podstawki z pewnością się przydadzą, a wtedy sam czas przepinania między rowerami skrócimy dosłownie do ułamka sekundy. Zwieńczeniem całej plejady akcesoriów jest uchwyt licznika co ciekawe, w zestawie z kluczykiem imbusowym, dzięki czemu możemy go zamontować prosto po wyjściu ze sklepu. I na sam koniec, do niedawna flagowy model Rider 860, dostępny w wersji podstawowej z uchwytem bądź w wersji rozszerzonej z czujnikami prędkości kadencji i tętna, teraz już po części zepchnięty w cień przez nowy, szybszy, a czy lepszy to się jeszcze okaże, Rider 750, również dostępny w wersji podstawowej bądź z czujnikami. Wewnątrz tego najwyższego obecnie zestawu znajdziemy uchwyt na kierownicę, czujnik kadencji, prędkości, czujnik tętna, małą smycz, redukcję na uchwyt oraz wspomniany wcześniej kluczyk oraz podstawowe podkładki mocujące na mostek bądź kierownicę, oczywiście instrukcje oraz podstawowe komendy ekranu. Samo urządzenie prezentuje się bardzo estetycznie. I żeby ta prezentacja miała jak najwięcej wartości, to myślę, że warto bezpośrednio porównać ten model do 860 jest trochę mniejszy przy zachowaniu równie dużego ekranu, ale to co teraz zobaczycie, musicie poczuć na własnej skórze. I przepraszam, że tego nie przyspieszam. Ale Rider 750 działa na nowym OS-ie i on jest już gotowy do treningu. Ja tam mogę sobie wejść w każdą funkcję. A Rider 860 jest owszem samodzielnym kombajnem, z którego można korzystać bez sparowania z telefonem choćby raz, ale przez to, że działa na Androidzie, jego włączanie trwa. I trwa. I trwa. I, trwa. I właśnie się załadował. I nie będę tu niczego jakoś szczególnie testował, ale chcę się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsze to, że wcale nie zamula aż tak bardzo, po prostu ma drobne opóźnienie, do którego naprawdę trzeba się przyzwyczaić. Nie ukrywam, jest to wkurzające, jeśli przesiadamy się ze smartfona, który jest mega responsywny. A drugą sprawą jest coś, co uwielbiam, czyli rodem z naszego telefonu smartfona ściągany od góry menu. Dzięki któremu, jeśli zgubimy się w opcjach albo gdziekolwiek na tym urządzeniu, w przeciągu kilku sekund wrócimy do menu głównego. Obydwa te urządzenia mają bardzo podobne przeznaczenie są świetnymi nawigacjami oraz multizadaniowymi urządzeniami treningowymi. Rider 750 trochę lepiej radzi sobie systemowo z wszelkimi wykresami, statystykami naszych treningów. Ale niestety to Rider 860 może się pochwalić tą prawdziwą, pełną samodzielnością. Dzięki której, mimo braku zasięgu sieci komórkowej, wpiszemy adres z klawiatury i dojedziemy tam, gdzie chcemy. A w 750, gdy mamy brak sieci, to jesteśmy odcięci od wyszukiwania głosowego, więc również od wyszukiwania adresu. Więc, żeby nie przedłużać, 860 jest dla cierpliwych osób, które lubią rowerem podróżować i potrzebują dobrej nawigacji samodzielnej też a 750 jest urządzeniem szybszym, bardziej responsywnym, więc lepiej odnajdzie się w treningowej rzeczywistości. Raider 750 w odniesieniu do konkurencji z Stainy Garmina, czyli np. do modelu Edge 830, dominuje nad nim działaniem na baterii 25 godzin versus 20 Garmina, no i przede wszystkim ceną. 250 euro proponowane... Przez Brightona versus 400 euro Garmina. No również świetną sprawą są nieograniczone mapy globalne, które niestety w Garminie są albo płatne, albo limitowane. Jeśli chcecie zobaczyć dokładne prezentacje modeli Brightona, to zachęcam do subskrypcji, ponieważ o 750 materiał już się tworzy, więc niebawem pojawi się na kanale. A teraz to tyle z krótkiej prezentacji Brightona, którą usłyszelibyście przy sklepowej ladzie. Ale co zrozumiałe, wolicie to zrobić przez internet, bo to bezpieczniejsze, a w sklepie dokonać tylko szybszego zakupu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek produktu Brightona, to jestem w stanie udzielić odpowiedzi na każde z nich, więc zachęcam do komentowania. Na razie to tyle. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.